Cześć, z tej strony Krzysiek, witam Was podczas kolejnego vlogu z Japonii. Dzisiaj pokażę Wam moje nowe mieszkanie w Tokio. A więc zaczynamy od wejścia. Mamy piękne stalowe drzwi. Z dzwonkiem wchodzimy do środka, mamy ginkan, czyli przed wejściem. Podział mama się ma z... Nasze nowe mieszkanie jest znacznie większe od tego, które mieliśmy wcześniej. Pierwsze co oczywiście mamy już półkę na buty. Oczywiście w japońskich domach buty się ściąga, więc dopiero z taską przyszliśmy tutaj. Mamy piękną drewnianą podłogę, to jest bardzo fajne, przyjemne. Po naszej prawej stronie mamy laskę, która już sprząta. Zaraz przy wejściu mamy toaletę standardową japońską, zmechanizowaną. I teraz co jest śmieszne w Japonii, tak jak spłuczycie wodę, to stąd woda wychodzi, więc możecie od razu umyć dłonie, napełnia się spłuczka, jest malutki ręcznik, więc dobry japoński system. U góry mamy miejsce na papier toaletowy. Zamykamy. Idziemy w tą stronę. Tutaj mamy powder room, czyli do pielęgnowania, robienia make-upu. Cześć Oska, co robisz? Cześć. Sprzątasz? Sprzątać. Tak. A teraz się ucigaski? Tak. Tak, Aska lubi nowy dom. Więc tutaj mamy sporo miejsca na różne rzeczy. Oczywiście tutaj mamy więcej półeczek. Jest tam zlew. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale to jest rozdziałka cała. Do prądu zaraz przy wannie i prysznicu. No ale co zrobić? Elektryk nie wybiera w Japonii. Więc jak wygląda standardowa japońska... nie toaleta, ale shower room, czyli miejsce do kąpania się. I czego nie ma, tutaj powinno być tak naprawdę lusterko, bo zazwyczaj w Japonii się siada podczas mycia prysznicem, ale nic, mamy miejsce na ręcznik. Wszystko jest okryte płytkami, fajne, nie ma grzyba, co jest zazwyczaj często spotykane w Japonii. I wanna ta jest większa od tej, którą mamy w starym domu, ale idziemy dalej. Po tej stronie mamy pierwszą sypialnię. Jesteśmy na parterze. Przynieśliśmy sobie walizki. Tutaj mam całą walizkę wypchaną mangami, więc było ciężko. Ale pierwszy pokój wygląda tak, jak oczywiście jest sobie pusto. Jak na razie. Z tej strony mamy dość sporo szaf, więc mamy naprawdę dużo miejsca teraz do odłożenia swoich rzeczy i tak dalej, bo stare mieszkanie ma 29 metrów kwadratowych. To mieszkanie ma 52 metry, więc jest naprawdę znacznie większe od tego, do którego mieszkaliśmy. Ale ogólnie w tym rogu zrobię swoją siłownię. Z tej strony postawię biurko, z tej strony będzie szafka i będę mu w końcu zacząć robić live'y, ponieważ odtąd mamy więcej miejsca w tym domu. Wybaczcie, Aska musi teraz sprzątać i spuszcza wodę, robiąc hałasu. Ale tak jak mówiłem, od teraz będę mieć więcej miejsca, by robić live'y, robić filmiki i gadać z Japonii. Więc będzie to wygodniejsze niż w starym mieszkaniu, ponieważ jeżeli chciałem cokolwiek nagrać, to niestety Aska by nas słyszała. Ale zaraz za oknem mam czyjeś Kawasaki. Fajne motory. Ale idziemy dalej. Oczywiście pokażę Wam to mieszkanie jeszcze jak się wprowadzimy, bo wszystko będzie w środku. Póki co pokażę Wam je w stanie pustym. Teraz przechodzimy w tą stronę. Tutaj jest to fajne miejsce. Coś niespotykanego w sumie. Bo na przykład miejsce na pralkę ma swój malutki pokoik z tej strony. Więc jest odpływ, zazwyczaj jest taka właśnie ma miseczka, czy miejsce na pralkę, aby woda w razie czego, że będzie kapać, to nie zaleje z spodu, tylko po prostu ma odpływ do wody. Bardzo mądrze pomyślany przez Japończyków. Cześć, kontakt i jeszcze tutaj mam dość sporo miejsca na jakieś pierdółki do odłożenia. Zamykamy tą szafeczkę. Z tej strony przechodzimy. Mamy kuchnię. Więc kuchnia też jest fajna, bo ma znowu osobny pokoik. I do tego mamy jeszcze jak gdyby service window, czyli możemy podawać jedzenie stąd. Ma taki counter. Oczywiście mamy fajny, szeroki zlew z odpływem. Kuchenka gazowa. Oczywiście w Japonii nie ma piekarnika pod spodem, bo to tak nie działa. To jest wszystko połączone z grillem. Bo Japończycy lubią grillować ryby i tak dalej, więc tutaj mamy taki system. Tak to wygląda, to trzeba wsadzić baterię i tak dalej. Mamy miejsce pod palnikiem do gazu. To jest rura do gazu, więc mamy połączenie gazowe.
I znowu mamy dużo szafek wokół, tak samo pod zlewem. Jest tutaj sporo miejsca, co jest bardzo fajne. Oczywiście z tyłu pojawią się lodówki, regały i tak dalej, więc to miejsce będzie na pewno bardziej zagęszczone niż jest teraz. Jest okap i tak dalej, ale zobaczyłem, gdzie mieszkanie wygląda po wprowadzeniu się później. Przechodzimy tutaj do głównego salonu. Mamy domofon i domofon ma od razu guziki, jeżeli będzie problem z kluczami, z gazem albo będzie pożar, więc mamy od razu emergency batony, tylko wciskamy i przyjeżdżają do nas. Światło, aircon, klimatyzacja, więc kuchnia wygląda z tej strony w ten sposób, to ma okienko. Tutaj najprawdopodobniej postawimy stół z krzesłami, będzie taki dining room. Na nim jest światło, to jest wejście na światło w Japonii, jest światło w ten sposób się zahacza. I to wygląda mniej więcej w ten sposób później, więc możemy dwa światła sobie przyczepić. To jest nasz salonik, widać za okna. Jest parking od razu na samochody. Nasza wspaniała klimatyzacja. Tutaj jest jeszcze kontakty i tak dalej. Tutaj możemy sobie przepuszczać powietrze z jednego pokoju na drugi, była cały czas wentylacja i ruch powietrza. Telewizor pójdzie chyba w tą stronę, bo tutaj mamy wszystkie kable. I teraz, czego jeszcze nie miałem, mamy japoński pokój z suwanymi drzwiami. Więc drzwi możemy sobie otwierać, suwając, i mamy pokój tatami. Oczywiście w tym pokoju się od razu unosi zapach słomy, bo tatami jest zrobione ze słomy, jak widzicie. Jest bardzo przyjemnie chodzić po tym, tak na boso, ponieważ nie ma takiego chłodu od podłogi. Jest po prostu przyjemniej, ale unosi się zapach słomy, jest, zbiera się w tym kurz, więc trzeba często to odkurzać, ale jest ten japoński pokój, to jest naprawdę coś fajnego. I mamy jeszcze mały balkonik, parę działek, więc tam możemy sobie powiesić ciuchy, co jest też bardzo fajne. Ale tak jak mówię, jesteśmy na piętrze, więc złodzieje mogą do nas wejść. No i tutaj mamy kolejną szafę, gdzie możemy coś sporo rzeczy poodkładać i nie mieć takiego chaosu, jak mamy dotąd w starym mieszkaniu. Ale tak się właśnie prezentuje to nowe mieszkanie na pusto. Jak mówię, jak będziemy mieć więcej rzeczy, to po prostu wam pokażę go jeszcze raz. I teraz, jeżeli chodzi o koszta, o, jest Aska. Aska, co robisz w kuchni? Gotuję. Co gotujesz? Dziurek. Żurek, bardzo dobrze. Aska robi żurek, ale teraz opowiem wam, jeżeli chodzi o koszta tego mieszkania. Oczywiście ono jest droższe niż to, co mieliśmy, więc za te 29 metrów kwadratowych płaciliśmy 78 tysięcy jenów. Za to mieszkanie będziemy płacić 127 tysięcy jenów za wynajem. Czyli to mieszkanie będzie nas kosztować 3300 zł na miesiąc, mniej więcej, w zależności od tego, ile jen stoi. Co nie jest samo w sobie złe, to jest tak czy siak tanie mieszkanie, ponieważ mimo wszystko mamy do Shibui nadal niecałe 11 minut pociągiem. Oczywiście do stacji mamy 10 minut, więc jest blisko, jesteśmy dalej jak gdyby w centrum Tokio. Znajdujemy się w najlepszej dzielnicy, czyli w Setagayaku, ponieważ Setagayaku jest numer jeden, jeżeli chodzi o mieszkania. I teraz koszt wynajmu, bo to nie jest tylko depozyt i czynsz. W Japonii to wygląda znacznie gorzej. Macie czynsz, czyli 127 tysięcy jenów, macie depozyt 127 tysięcy jenów, macie kimony. To jest kimony, jest takie pieniądze, jak gdyby podziękowanie za wynajem, czyli to jest, dajemy znowu 127 tysięcy jenów i to znika od razu, to idzie do właściciela. Do tego jeszcze jest opłata za agencję 127 tysięcy jenów, 4 razy 127, to już macie początek. Zmiana zamka, za którą musimy zapłacić 36 tysięcy jenów. To jest bardzo drogie, jeżeli chodzi o wymianę głupiego klucza, który mógłbym to zrobić sam, ale nie możemy. Do tego jest opłata za ubezpieczenie, bo kiedyś był gwarantor, ale odeszli od tego systemu, więc trzeba się płacić za ubezpieczenie. Ubezpieczenie to połowa naszego czynszu. Do tego jeszcze dochodzi opłata za sprzątanie, opłata za wymianę świateł, opłata za... Za co tam jeszcze było? Za coś tam. Więc ogólnie, że jak to wszystko tak podliczyliśmy, te całe koszta, to początkowy koszt wynajmu mieszkania
to ponad 500 000 jenów. Pamiętacie, ja kiedyś dostałem rachunek za składki emerytalne 500 000 jenów. I to chyba wtedy na tamte czasy, te 2 lata temu, to wyniosło ponad 17 tysięcy złotych za same opłaty emerytalne. Tak samo wejście tutaj, że samo wynajęcie tego mieszkania kosztowałoby nas około 17 tysięcy złotych, ale teraz taka porada dla tych, którzy chcieliby wynająć mieszkanie w Japonii w przyszłości, to przede wszystkim róbcie to z Japończykiem, bo samemu obcokrajowcowi będzie bardzo ciężko wynająć. Jest to możliwe, ale oni dowalą wam jeszcze większe sumy za to, że jesteście obcokrajowcami. Do tego, jeżeli wynajmujecie mieszkanie, nie robicie tego przez jedną firmę. Wiele firm jak gdyby wystawia to samo mieszkanie. Poszliśmy do jednej firmy, dali nam 500 000 jenów do zapłaty, więc to było dość sporo, więc poszliśmy do kolejnej firmy, która wystawiała to samo mieszkanie i nagle zaczęliśmy z nimi negocjować, dali nam zniżki i ogólnie nasz pierwszy koszt, który tutaj wyniósł nas 360 tysięcy jenów, czyli jak gdyby o 200 tysięcy jenów mniej, co jest bardzo dobre, więc ogólnie wynajęliśmy to mieszkanie znacznie taniej niż myśleliśmy, więc zaoszczędziliśmy, dlatego też będzie nas stać na kupno nowej pralki, lodówki, wyposażyć to mieszkanie naprawdę lepiej niż tak, jak mieliśmy wcześniej. I tak jak mówię, jak tylko się przeprowadzimy, bo widzicie, już mamy swoje pierwsze walizki tutaj, ogólnie mamy wana na za tydzień, równo za tydzień będziemy się przenosić już tak już porządnie wszystkie rzeczy z vanem i tak dalej. Koszt wynajmu vanu zrobiliśmy też tanio, 8 tysięcy jenów, 2 razy nas przywiezie, normalnie kosztuje to około 30 tysięcy jenów, więc zrobiliśmy to znowu tanio, udało nam się i będzie to nowe nasze życie. I jeżeli się chcecie dowiedzieć, czemu przeprowadziliśmy z tego małego, taniego mieszkania takie droższe, ponieważ Aską się staramy o dziecko, a jak z dzieckiem idzie, to po prostu potrzebujemy więcej miejsca, poza tym mając więcej miejsca, mamy więcej swobody. Ja mogę robić YouTube'a bardziej wygodniej i po prostu życie będzie weselsze odtąd, prawda? Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podobało to mieszkanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zostawcie też na YouTube. Zapraszam was na nasz Instagram, mój oraz Aski. I oczywiście subskrybujcie na mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej rzeczy na temat Japonii. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!